No właśnie i dlatego tutaj jest potrzebna ścisła współpraca między parafiami a dzielnicą. I taka współpraca na przykład istnieje w realizacji wystaw w Galerii Empora, którą mam przyjemność prowadzić już 8 lat, a właśnie teraz już wkraczam w okres 9 lat. I ja jestem takim jakby spoiwem między parafią a dzielnicą, a urzędem dzielnicy. I myślę, że ta dobra współpraca, która jest, bo koncerty, które się odbywają w kościołach, świadczą o tym, że ta współpraca istnieje i się układa. I to jest ten właśnie pozytyw. Być może doczekamy się w przyszłości Centrum Ursynowskiego Centrum Kultury, w którym będą i sale wystawowe, i koncertowe, i pracownie, i Bóg wie jeszcze co. Na razie mamy takie mniejsze jakby ośrodki, które pracują i myślę, że ta kultura na Ursynowie jest dosyć zauważana, bo kiedyś w rankingach ona była na drugim miejscu po Mokotowie. Jak jest na dzień dzisiejszy, nie wiem, ale być może jesteśmy nadal w czołówce. I cieszę się, że taką cząstką tego jakby ludzi, którzy tworzą i ten poziom jakby podnoszą w Warszawie, jest jakby moja skromna osoba.